Siemaneczko, pokażę wam dzisiaj moją wiertarkę Boscha, tylko ja mam tutaj akurat głowicę zmienioną na zwykły uchwyt, bo mi się tamta rozleciała. Pamiętajcie, że jak będziecie dokręcać w takiej głowicy wiertło, to musicie w każdym otworze, żeby nam się bardzo dobrze głowica zacisnęła. Ja to zawsze sobie klucz montuję w głowicy, tak zwanym wrzecionie, że mi się po prostu nie zgubił. Co my tu mamy? To jest Bosch 650 W, niebieski. Tu mamy opór, którego nigdy nie używam. Tu się gdzieś naciska. No, opór można sobie przesuwać na głębokość, jaka do wiertła. Tu mamy rączkę. Rączkę sobie odblokowujemy tym. Możemy sobie przestawić w ten sposób. O. Tylko nam się tutaj akurat ten przesuwa, nie? Opiera nam się ten opór. Możemy sobie w ten sposób ustawić rączkę. Ja to zawsze mam w dół rączkę. To zależy, jak komu tam do czego potrzeba, jak jest wygodniej. Co my tu mamy? My tu mamy tu włącznik z regulacją obrotów. Czym głębiej wciśniemy, tym są większe obroty. Tu mamy blokadę, czyli nam cały czas wiertarka pracuje, na przykład jakbyśmy chcieli włożyć do stojaka, nie? Też możemy regulować obroty w ten sposób. Aby wyłączyć blokadę, naciskamy z powrotem włącznik. Tu mamy przełącznik obrotów prawo-lewo. No, trochę ciężko chodzi, chyba zabrudzony. O, z tej strony wciskamy albo z tej. To mamy wyłącznik obrotów, nie? Znaczy prawa-lewa. Tu mamy przełącznik od udaru. Tam jest po prostu blokada, kuleczka, która nam blokuje, że nie dociska, bo on po takim trybie rzuca i wali nam po betonie, nie? To jest do betonu twardego. W ścianach miękkich nie polecam wiercić, bo się dziura zrobi i tyle z tego będzie. Także cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam, do następnego filmiku. Zobaczymy. Łapka w górę, subskrypcja. Hej, trzymajcie się, cześć, siema. Bajo mordy.